Cześć wszystkim! Witam Was dzisiaj zza kierownicy nowego Opla Grandlanda. Nowego to może trochę za dużo powiedziane, bo nie jest to zupełnie nowy model, a model po faceliftingu. Ale patrząc na ten samochód, czy z zewnątrz, czy od środka, zaszło tu tyle zmian, że wiele firm z pewnością zdecydowałoby się na określenie tego samochodu jako zupełnie nowy model. Pytanie jednak brzmi, czy szukając samochodu rodzinnego, wyższego, z jak największą ilością miejsca we wnętrzu, warto zainteresować się właśnie Grandlandem. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. Ten egzemplarz jest o tyle wyjątkowy, bo w parkach prasowych spotkać dzisiaj diesla to mniej więcej tak jak, nie wiem, przejeżdżam teraz koło stacji i spotkać na przykład stację, na której za paliwo dziś możemy zapłacić 4,99. Także jest to dość trudne zadanie, no ale taki się trafił. Jestem w sumie bardzo szczęśliwy, bo ja dieslami jeździć lubię i przez ostatnie dni miałem właśnie taką okazję. Mam jednak świadomość, że diesel nie będzie najczęściej wybieraną jednostką napędową w tym modelu. Także zacznijmy sobie od krótkiego przedstawienia, jakie tutaj warianty silnikowe w ogóle wchodzą w grę. W sumie nie ma ich bardzo dużo, a paletę jednostek otwiera silnik 1.2 turbo o mocy 130 koni mechanicznych. On może być albo z manualną 6-biegową skrzynią, albo z automatem o 8 biegach. Dalej mamy diesla 1.5, tego którym jadę. Tutaj mamy 130 koni i co ważne, jest to opcja tylko i wyłącznie z automatem. Także diesla z manualną skrzynią nie dostaniecie. I paletę jednostek zamykają hybrydy. 1.6 turbo, również automatyczne 8-biegowe skrzynie biegów, są to pluginy. Słabsza wersja ma 224 konie mechaniczne i tutaj napęd na jedną oś, a napęd na 4 koła w najmocniejszym 300-konnym wariancie tej hybrydy. Ale opisując nowego Grandlanda, już nie X, bo ta literka zniknęła z nazwy i w sumie bardzo dobrze, bo nie wiadomo po co była, zdecydowanie należy wspomnieć o wyglądzie tego samochodu, bo zmiany, które tutaj zaszły, są po prostu tego warte. Pierwsza rzecz to wlot, czyli tak zwany Opel Visor. Jest to coś, co trafia do coraz większej gamy modeli Opla i moim zdaniem bardzo dobrze, bo między innymi dzięki temu na ten samochód się po prostu w końcu bardzo przyjemnie patrzy. Szczególnie, że mam tutaj wersję dwukolorową, czyli biały lakier, czarny dach, czarne dodatki i dzięki tym zabiegom mogę wreszcie powiedzieć, że ten samochód mi się po pierwsze podoba, po drugie zwraca w pewien sposób uwagę, po trzecie jest jakiś, jest ciekawy, bo wcześniejsze warianty, przynajmniej w mojej opinii, były bardzo, ale to bardzo nudne. Tutaj z tym zrywamy i super. Co do wnętrza tego samochodu, to ja w zasadzie zaraz po zajęciu miejsca za kierownicą poczułem się dokładnie tak jak w nowych modelach z grupy już nie PSA, tylko Stellantis, czyli po prostu tak jak w nowych Peugeotach. Zwróćcie uwagę na ten charakterystyczny drążek zmiany biegów. On jest o tyle inny, że wrzucenie biegu nie wiąże się z tym, że on zostaje w jakiejś pozycji, tylko po prostu przyciskając tutaj ten guzik po lewo, wrzucamy sobie bieg. I żeby wiedzieć, jaki wrzuciliśmy, to musimy oczywiście albo spojrzeć tutaj na ikonkę, albo na tą, która wyświetla się na zegarach. Rzecz do bardzo szybkiego przyzwyczajenia, zupełnie się tym nie martwcie, jeśli myślicie, że to jest jakieś niewygodne. Zupełnie tak nie jest, chwila i będziecie jeździli tym jak swoim. Jest natomiast pewne zawahanie podczas zmiany kierunków przód-tył. Tutaj też musicie się w pewien sposób przyzwyczaić, bo mija chwila po wrzuceniu na przykład wstecznego, gdy wyjeżdżacie sobie gdzieś tam przód-tył, ale to też nie jest nic jakoś bardzo istotnego, również do szybkiego przyzwyczajenia. O multimediach dużo gadał nie będę, bo w zasadzie nie ma o czym. Tutaj są wszystkie najpotrzebniejsze funkcje. Obsługuje się to łatwo, szybko, przyjemnie. Wielkim plusem jest to, że pokrętła od klimatyzacji pozostały fizyczne, czyli możemy sobie, czy to kierowca, czy pasażer, bo oczywiście klima jest dwustrefowa, możemy sobie zmienić temperaturę właśnie za pomocą pokręteł. Najważniejsze przyciski również są. Bardzo dużym plusem jest również audio, to które mam tutaj w wersji GS Line. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Ono nie jest wybitne, też żebyście tak mnie nie zrozumieli, ale na pewno jest dużo lepsze niż się spodziewałem, dużo lepsze niż na taki standardowy zestaw takiego samochodu rodzinnego. To jest naprawdę ok, a jeśli szukalibyśmy minusów, to na pewno zwróciłbym uwagę na jakość kamery. To nie jest żadna istotna rzecz przy zakupie samochodu na zasadzie, że nie kupię go, bo jest słaby obraz, ale na pewno dzisiaj, 2022 rok, no to ta kamera, ten obraz wygląda jak, nie wiem, na Sony Ericssonie, który miałem 20 lat temu z takim doczepianym aparacikiem, no to mniej więcej tak jak na tym doczepianym aparaciku, jak on robił zdjęcie, to mniej więcej jest tak tutaj. Ale to jest pierdoła. Kamera ma pokazywać, czy coś jedzie, czy coś nie. Nie oglądamy na tym filmów, także ja się już tych obrazów z kamer
przestaję w zasadzie czepiać, ale zwracam uwagę, jeśli jest obraz tej jakości, no bo to po prostu trochę już nie pasuje. Natomiast dość ciekawe są zegary tutaj na wyświetlaczu przede mną. Powiem tak, myślę, że one będą się dużej grupie osób podobać, ale będzie też duża grupa, która raczej fanem tych zegarów nie zostanie. Ja raczej jestem w tej drugiej grupie i najgorsze jest to, że wiem, że nikt nie lubi takich zdań, ja też nie lubię, ale ciężko mi wytłumaczyć dlaczego. One są czytelne, one są bardzo proste, ja często lubię proste zegary, żeby tu nie było za dużo informacji, ale nie wiem, może mi się po prostu nie za bardzo podobają. Takie głupie zdanie, ale no tak chyba po prostu jest. Bardzo szybko się w tych zegarach odnajdziecie, jest tutaj kilka ustawień. Można sobie tymi grafikami oczywiście mieszać, ale nie są to najpiękniejsze i najlepsze zegary, z jakimi jeździłem. I no to w zasadzie tyle. Natomiast z ważniejszych rzeczy we wnętrzu, szczególnie w tego typu aucie, trzeba wspomnieć o przestrzeni, jaką mamy do swojej dyspozycji. I tak, z tyłu miejsca na kolana jest cała masa, także zmieszczą się tutaj w zasadzie chyba wszyscy. Tak samo nad głową tego miejsca jest bardzo dużo. Oczywiście możemy się tego spodziewać, ale jeśli szukacie przestronności, to na pewno Grandland będzie bardzo dobrym wyborem. Podobnie bagażnik. Nie powinno być tu jakichś większych problemów ze spakowaniem na rodzinne, dalsze wojaże. Mi akurat tym razem nie udało się pojechać w jakąś długą drogę, także wielu walizek tutaj nie pakowałem, ale patrząc na te, które tutaj wkładałem, to miejsca naprawdę było sporo. Półkę, która leży na dole, możemy sobie podczepić wyżej. Mamy wtedy taki dodatkowy schowek na dole, także funkcjonalnie i dużo miejsca. Co natomiast spodobało mi się w tym samochodzie najbardziej i mnie mocno zaskoczyło? Po pierwsze, on jest naprawdę w porządku wyciszony. To nie jest może poziom DS-a, no też nie kosztuje tyle co DS7 na przykład, ale jest naprawdę ok, szczególnie, że mam diesla i spodziewałem się, że ten odgłos silnika będzie bardzo słychać we wnętrzu. Słychać, ale nie bardzo. I jeśli chodzi o szumy powietrza, jest naprawdę dobrze. Przy takich autostradowych prędkościach, wiadomo, że tutaj będzie to powietrze słychać, ale naprawdę jest ok. I druga rzecz, ja wielokrotnie mówiłem, że fanem tej klasy nie jestem. Między innymi ze względu na to, że te samochody się często bardzo średnio prowadzą. A tutaj, tak jak mówię, kolejne zaskoczenie, ten samochód prowadzi się całkiem w porządku. Jakbym miał go umiejscowić, to jest na pewno dużo lepiej niż na przykład w RAV-ce, no ale już gorzej niż w Hondzie CR-V. Ale ogólnie prowadzenie na pewno jest dużym plusem tego samochodu, szczególnie biorąc pod uwagę jego budowę, konstrukcję i klasę, w jakiej występuje. No i oczywiście to też nie jest zaskoczenie, bo po to kupujemy diesla, ale na jakichś wolnych drogach podmiejskich, gdzie, że tak powiem, nie cisnąłem w żaden sposób, potrafiłem tym samochodem spalać poniżej 5 litrów. Nie miałem okazji niestety, tak jak często staram się to robić, przejechać gdzieś tam z 1000 km, że tak powiem, naraz albo prawie że naraz, żeby mieć takie dosyć wiarygodne wrażenie odnośnie czy to foteli, czy właśnie spalania. Tyle co potestowałem, to moje wyniki były, że tak powiem, do 7 litrów, w zależności od warunków i szybkości jazdy, ale ogólnie spalanie na pewno będzie bardzo dużym plusem tego samochodu. No w Warszawie spalam gdzieś powiedzmy koło 6, także jest naprawdę ok. A odnośnie trasy na pewno ważną rzeczą będą też fotele, które są bardzo wygodne. One nie mają za dobrego trzymania bocznego, do tego się można troszkę przyczepić, ale to są fotele z certyfikatem AGR, bardzo wygodne i na pewno to jest jeden z większych plusów Opla Grandlanda. A, no i bym zapomniał, a o tym nie można zapomnieć, światła. Opel dzisiaj myślę, że jest jednym z liderów w kategorii świateł LED-owych, inteligentnych świateł LED-owych i naprawdę bardzo podoba mi się to, jak one działają w nocy, jak wycinane są te fragmenty, które nie mają być oświetlane, jak oświetlane są te, które mają być oświetlane. I tu na pewno kolejna duża pochwała dla producenta, bo jeśli dobre światła są dla Was jednym z bardziej istotnych argumentów, to będzie bardzo dobry wybór. Wrócę też jeszcze na sekundę do wnętrza, bo myślę, że trzeba tutaj pochwalić Opla za sam projekt deski, która jest prosta, ale jednocześnie bardzo intuicyjna. Tutaj tak naprawdę po trzech jazdach odnajdziecie się we wszystkim, będziecie się czuli jak w swoim samochodzie, którym jeździcie od roku. I materiały są też całkiem w porządku. Może nie takie, żeby się nimi zachwycać, ale na pewno takie, żeby pochwalić. I ostatnia rzecz, którą muszę powiedzieć dla osób, które zainteresowane są dieslem, bo mogą mieć tak jak ja. Czego ja się obawiałem? No jak przeczytałem, że ten samochód ma 130 koni mechanicznych, do 100 km na godzinę rozpędza się w 11,5 sekundy, to pomyślałem, oj, nie będzie tutaj dobrze. I zdecydowanie jest lepiej niż to wygląda na papierze. Oczywiście wpływa na to, po pierwsze, 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co robi robotę. I w zasadzie na tym mogę skończyć, bo dokładnie to wystarczy do bardzo komfortowej jazdy.
Nie jest to samochód do szaleństw, ale on też nie miał być samochodem do szaleństw. Do normalnej jazdy nie bójcie się z tych 130 koni. Moim zdaniem w zupełności wystarczą i nie trzeba się tego bać. Pytanie natomiast, czy nie trzeba się również bać ceny? No to tak. Grandland z produkcji 2022 startuje od kwoty 132 400 zł. To oczywiście wersja 1.2 z manualną skrzynią. Diesel GS Line, czyli druga wersja wyposażeniowa, takim jakim dokładnie teraz jadę, to katalogowo 162 600 zł. Myślę, że najczęściej wybierana będzie wersja 1.2 z automatyczną skrzynią biegów. Ona startuje na przykład w GS Line od 153 600 zł. No a hybrydy to już inny poziom abstrakcji, bo najtańsza kosztuje 193 900 zł. A jak sobie upatrzycie wersję Ultimate z 300-konną jednostką napędem na 4 koła, to będzie skromne 222 200 zł. Ale myślę, że te 150 tysięcy jak na dzisiejsze czasy w tej najbardziej popularnej wersji to nie jest kwota przyprawiająca o zawrót głowy. Szczególnie, że ten samochód naprawdę nie ma bardzo istotnych wad. Jest bardzo przyjemny na co dzień, bardzo przestronny, dobrze się prowadzi, jest super wyciszony, ma fajne multimedia, dobre nagłośnienie, skrzynia, która ma 8 biegów i bardzo płynnie zmienia biegi, na pewno trzeba ją pochwalić. Bardzo dobra skrzynia. I biorąc to wszystko pod uwagę, i również rozmiar tego samochodu, który jest prawdziwym samochodem rodzinnym, to te 150 kilka tysięcy dzisiaj, nie wierzę, że to mówię, ale naprawdę trzeba pochwalić jako bardzo atrakcyjną cenę. Dajcie znać, co Wy sądzicie o Grandlandzie, czy on Wam się podoba w nowym wydaniu. Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie też o subskrypcji, kliknijcie ten słynny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.